jak wygląda podstawowe badanie USG krowy. Pamiętaj o tym, że krowę badamy na stojąco, nie na leżąco. Przed włożeniem sondy zawsze powinniśmy mieć na rękawicy ośrodek poślizgowy. Podczas wkładania sondy zawsze musimy być bardzo delikatni, żeby nie uszkodzić żadnych struktur. Odwiecznym pytaniem jest, czy wybierać główienko, czy go nie wybierać. Ja go nie wybieram, sondę wkładam dokładnie pod. Skraca mi to czas badania. Zawsze powinniśmy mieć swój harmonogram badania. Czy najpierw badamy jajniki, czy najpierw badamy macicę. Żeby każde badanie wyglądało tak samo. Ja ze względu na to, że badam lewą ręką, pierwsze co badam macicę, a później prawy i lewy jajnik. Jeżeli zdarzy się, że prostnica wypełni się cała powietrzem, bardzo trudno zbadać macicę i inne struktury. Wtedy staramy się delikatnie masować boczną ścianę prostnicy, po to, żeby uleciało powietrze. Mamy dwie możliwości ułożenia sondy do struktur narządów rozrodczych. Wzdłuż rogów macicy, bądź też poprzecznie. W rozrodzie wykorzystujemy USG głównie do badania takich struktur jak rogi macicy, jajniki i struktury się na nich znajdujące, stwierdzanie obecności ciąży. Dzięki funkcji położnictwo możemy również stwierdzić, jaki jest wiek zarodka. Odpowiednia diagnoza wszelkich schorzeń, które są zarówno na jajnikach lub na macicy, pozwala na to, żebyśmy wdrożyli nacelowane leczenie. USG podczas inseminacji wykorzystujemy do oceny wielkości pęcherzyka owulacyjnego. Pamiętajmy, że jeżeli mamy struktury, których nie jesteśmy pewni, zróbmy zdjęcie, zapiszmy to zdjęcie i pokażmy komuś, kto jest bardziej doświadczony. Po badaniu zawsze czyścimy sondę oraz ekran aparatu USG. Pamiętajcie o tym, aby po każdym badaniu zdezynfekować sondę. Nie wyobrażam sobie codziennej pracy bez użycia aparatu USG.